To jak sobie z tym wszystkim radzisz? Z opieką nad dzieckiem, z pracą, z podróżowaniem? Tak naprawdę, Jezu, co to... Nie, też się zastanawiałam, aż się odwróciłam. Szczerze mówiąc, jestem mamą i to jest numer jeden, to jest priorytet. Jak ma się priorytet, to łatwiej to godzić, bo moje godziny pracy i funkcjonowania tak naprawdę definiuje harmonogram mojej córki. Więc to nie jest paradoksalnie aż tak trudno, mimo że jestem zmęczona czasami oczywiście. A czy w Twoim napiętym harmonogramie jest na przykład czas na miłość do jakiegoś mężczyzny? Paru lat już mnie męczy o to. Ja ciągle liczę, że w końcu słyszę: tak, jestem zakochana, super. Ale nawet jeżeli by tak było, to ja bym tego niestety nie powiedziała w wywiadzie, dlatego że chciałabym bardzo zachować swoją prywatność dla siebie i cieszę się, że od paru lat mam trochę taki większy spokój pod tym względem, że po prostu udaje mi się moje sprawy prywatne zachować dla siebie. Ale myślę, że oczywiście każda kobieta chce być zakochana, więc to jest całkowicie normalne. Czy to faktycznie jest tak, po tych rozstaniach, że czas leczy rany i można już na przykład normalnie porozmawiać z tym swoim byłym partnerem, ojcem na przykład dziecka? Jak jest w Waszym przypadku? Wiesz, powiem Ci szczerze, że ja obecnie chciałabym rozmawiać tylko o sprawach zawodowych, ewentualnie neutralnych, tak jak powiedziałam wcześniej, prywatne sprawy wolę zachować tak naprawdę dla siebie, niech to zostanie wśród mnie i moich najbliższych i innych osób. No dobrze, to skoro takie neutralne tematy, to inflacja. Czy Ty też odczuwasz ją w Stanach? No, dolar jest mocny teraz, ale tak, oczywiście. No, jestem matką, która wychowuje córkę i sama ją utrzymuje, więc tak naprawdę muszę pracować też, żeby właśnie zapewnić jej przede wszystkim przyszłość, edukację, o której mówimy, zajęcia i tak dalej. Więc myślę, że to nas wszystkich dotyka, jak najbardziej.